Cześć, nazywam się Marcin Skrzypek, gram w Orkiestrze Świętego Mikołaja i w tym roku zostałem stypendystą ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a celem mojego stypendium jest zrobienie śpiewnika Orkiestry Świętego Mikołaja. I chciałbym ten śpiewnik zrobić wspólnie z jego przyszłymi użytkownikami, czyli być może z Wami. A więc nie na takiej zasadzie, że będę to robił w swojej izdebce sam przez cały rok, a potem pokażę efekty, tylko będziemy to robić razem przez cały rok. Ta praca będzie polegała na tym, moja, że założona została strona internetowa, na której będę sukcesywnie dodawać piosenki poszczególne, a będzie ich ponad 200, a potem publikować informacje o nich na profilu Orkiestry Świętego Mikołaja, więc jak polubicie profil, to tam będą się ukazywały te posty. I będę Was prosił o przeczytanie tego, co napisałem. Myślę, że będzie to ciekawe. Na każdej stronie poświęconej piosence będzie tekst, akordy, jakieś informacje o piosence, jakieś refleksje, jak ją grać, od czego zacząć, jak się nauczyć, jakieś ciekawostki. Multimedia, czyli linki do nagrań różnych, do teledysków. I będę chciał Was prosić również o jakieś Wasze refleksje na temat tych piosenek, może osobiste wspomnienia, może jakieś historie, które są Wam znane, które też mogą wejść do śpiewnika, jeżeli oczywiście będą fajne i Wy się zgodzicie. I w ten sposób powstanie właśnie taki śpiewnik wspólnymi siłami. On zostanie wydany na Mikołajki Folkowe, czyli mniej więcej na drugi weekend grudnia tego roku, w formie PDF. Czyli każdy będzie mógł sobie go wydrukować i oprawić w dowolnym punkcie ksero. Być może też wydrukujemy go w jakiejś ładniejszej formie, tradycyjną metodą. Ale chodzi o to, żeby to było maksymalnie dostępne z każdego miejsca i też, żeby można było na przykład go uaktualniać za jakiś czas. A teraz pokażę Wam, czym się inspirowałem, myśląc o tym śpiewniku. I to jest pierwsza moja inspiracja, czyli po prostu śpiewnik rajdowy lubelskiego studenckiego koła przewodników beskidzkich. Jak widać, jest to bardzo prosta w formie książka, ale bardzo praktyczna. Ona po prostu spełnia swoją rolę. I jeżeli się zniszczy albo się zapomni, gdzieś to można sobie od nowa wydrukować. A druga inspiracja jest trochę bardziej czcigodna, ponieważ jest to śpiewnik AKT Maluch z 1989 roku. I też, jak widać, jest taki bardzo tradycyjny, czarno-biały, ma podpisane akordy w słowach piosenek i też jest robiony taką metodą kombinowaną, to znaczy częściowo są to teksty drukowane, a częściowo ręczna robota. I oprócz piosenek, jakichś obrazków śmiesznych, są też różne fragmenty z kroniki Ropianki. No, ten śpiewnik mi towarzyszy właściwie przez pół mojego życia i uważam, że bardzo fajnie się sprawdza. W śpiewniku oprócz piosenek Orkiestry Świętego Mikołaja znajdą się również utwory zespołów Ania z Zielonego Wzgórza, Siegra i Odpust Zupełny, czyli zespołów, których członkowie orkiestry grali równolegle i które wykonywały szeroko pojęty repertuar pochodzący z ziem polskich, czy nawiązujących do polskiej tradycji ludowej. I taki papierowy śpiewnik będzie połączony ze stronami internetowymi. Czyli jeżeli w trakcie nauki piosenki, czy wykonywania piosenki jakiejś informacji Wam zabraknie, będziecie chcieli się czegoś więcej dowiedzieć, to wystarczy zeskanować QR kod. Tak mi się wydaje, że coś takiego zastosujemy. Albo mając otwarty PDF śpiewnika, kliknąć w link i przenieść się, otworzyć stronę danej piosenki i tam dowiedzieć się, o czym ona jest, jak ją wykonywać itd., itd. Czyli będzie taki skrót do wszystkich informacji o piosence.
Czyli mając zasięg i telefon, wszystkie informacje będzie można mieć pod ręką. Myślę, że to jest ciekawy pomysł, więc po prostu polubcie profil Orkiestry Świętego Mikołaja. No i od czasu do czasu zaglądajcie na te posty i zobaczymy, co z tego wyniknie. Myślę, że to będzie fajna zabawa przede wszystkim, niezależnie od finalnego efektu. A teraz czas dla mecenasa. A mecenasem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i tutaj wymaga on umieszczenia takiej frazy: zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oczywiście to jest realizowane, ale no tak brzmi fraza w czasie przeszłym, więc ją tutaj cytuję. Do zobaczenia na Facebooku i na koncertach Orkiestry Świętego Mikołaja przez cały rok, a na koniec na Mikołajki Folkowe. Przeżyjmy tą przygodę razem. Cześć, nazywam się Marcin Skrzypek, gram w Orkiestrze Świętego Mikołaja i w tym roku zostałem stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a celem mojego stypendium jest zrobienie śpiewnika Orkiestry Świętego Mikołaja. I chciałbym ten śpiewnik zrobić wspólnie z jego przyszłymi użytkownikami, czyli być może z Wami. A więc nie na takiej zasadzie, że będę to robił w swojej izdebce sam przez cały rok, a potem pokażę efekty, tylko będziemy to robić razem przez cały rok. Ta praca będzie polegała na tym, moja, że założona została strona internetowa, na której będę sukcesywnie dodawać piosenki poszczególne, a będzie ich ponad 200, a potem publikować informacje o nich na profilu Orkiestry Świętego Mikołaja. Więc jak polubicie profil, to tam będą się ukazywały te posty. I będę Was prosił o przeczytanie tego, co napisałem. Myślę, że będzie to ciekawe. Na każdej stronie poświęconej piosence będzie tekst, akordy, jakieś informacje o piosence, jakieś refleksje, jak ją grać, od czego zacząć, jak się nauczyć, jakieś ciekawostki, multimedia, czyli linki do nagrań różnych, do teledysków. I będę chciał Was prosić również o jakieś Wasze refleksje na temat tych piosenek, może osobiste wspomnienia, może jakieś historie, które są Wam znane, które też mogą wejść do śpiewnika, jeżeli oczywiście będą fajne i Wy się zgodzicie. I w ten sposób powstanie właśnie taki śpiewnik wspólnymi siłami. On zostanie wydany na Mikołajki Folkowe, czyli mniej więcej na drugi weekend grudnia tego roku, w formie PDF. Czyli każdy będzie mógł sobie go wydrukować i oprawić w dowolnym punkcie ksero. I być może też wydrukujemy go w jakiejś ładniejszej formie, tradycyjną metodą, ale chodzi o to, żeby to było maksymalnie dostępne z każdego miejsca i też, żeby można było na przykład go uaktualniać za jakiś czas. A teraz pokażę Wam, czym się inspirowałem myśląc o tym śpiewniku.